Takich, tu nie ma takich rozwiązań. A wracając jeszcze, panie przewodniczący, do komisji śledczej, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ma jasne stanowisko, nie chce komisji śledczej. Pan przewodniczący Terlecki dzisiaj powiedział, że jest sceptyczny i że w ogóle po co i tak dalej. No ale z 230 do 230. Według pana powstanie? Myślę, że nie. No, jaki pomysł miałby służyć powołaniu tej komisji? Powołali senatorowie i widzę, że tam jest dość dużo ciekawych informacji, fake newsów między innymi. No, a te zarzuty dotyczące jakiejś masowej inwigilacji, no, na posiedzeniu komisji zajmowaliśmy się tym tematem. Ja mogę państwa zapewnić, że no, mówienie o jakiejś masowej inwigilacji to jest w ogóle jakiś wymysł z Księżyca, bo to były niewielkie ilości, nie przekraczające kilkuset osób w ciągu roku, ani milionów. Nie mogę oczywiście podać dokładnych danych, bo to jest objęte tajemnicą. Kilkaset osób było inwigilowanych ze sprawą Pegasusa? Dobrze rozumiem? Wie pani, no, tyle było. W różnych latach bardzo różnie, nie mogę podać ilości, ale niektóre służby mówiły, że miały dosłownie poniżej 10 nawet w trakcie roku tych działań operacyjnych na wniosek prokuratorów, za zgodą sądu i no, w wielu wypadkach były to dowody pośrednie przy postawieniu zarzutów przestępstwa. No i takie działania są we wszystkich państwach na świecie, które zwalczają przestępczość, bo te systemy, które są do tego przystosowane, mają służyć ochronie naszych obywateli przed przestępczością. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Natomiast no, te różne pomysły niektórych polityków, którzy albo są smutni, że nie mają śladów tego systemu w swoim telefonie, albo mówią, że mają, no, to ja mogę im tylko współczuć, a na niektórych to naprawdę wykorzystywanie takiego systemu jest bez sensu. Ja pamiętam, że dwóch kelnerów ich ponagrywało, więc po co wydawać pieniądze na takie systemy, jak byle kto ich potrafi nagrać, bo oni klepią trzy po trzy przy kotlecie.